Nie dokonano żadnej precyzyjnej kalkulacji wdrożenia całego systemu. W zasadzie nie wiemy tak dokładnie, na czym stoimy, jakie są realne koszty wywozu śmieci z danego gospodarstwa. Dowodem chociażby jest to, że na ostatniej komisji pani naczelnik nie mogła mi odpowiedzieć nawet na pytanie, ile kosztowały tak naprawdę śmietniki, które są postawione na posesjach. Mówi, że nie ma żadnej wiedzy na temat tego, co się dzieje na temat odpadów. To jest naprawdę, to świadczy pani nawet tylko i wyłącznie o panu, który nie wiem za co pobiera dietę, tak? W ciągu miesiąca, nie mając żadnego pojęcia. A teraz wrócę choćby do komisji, którą pan tutaj przywołał tydzień temu na temat pojemników. Tłumaczyliśmy chyba przez 2 godziny, że pojemniki zostały wliczone w system i w ofertę, którą złożyli poszczególni przewoźnicy biorący udział w postępowaniu przetargowym. To nie miasto zakupowało pojemniki, to zakupowali przedsiębiorcy, którzy brali udział w tym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu gminy miasta Grudziądz. Ja widzę, że pan prezydent w ogóle mnie nie zrozumiał. To znaczy, ta ścieżka braku zrozumienia pomiędzy nami na tej sali akurat jest obecna od dłuższego czasu, ale jeżeli chodzi o ustawę, o uchwałę śmieciową, to szczególnie. Ja myślę, że państwo nie macie świadomości na temat części składowych kosztów tego przetargu, bo tak jak pan sam podkreślił, że wy nie wiecie, bo taki był wynik przetargu, ale wy nie macie pojęcia, ile kosztuje jeden pojemnik, ile kosztują te wszystkie pojemniki. Na tym się w ogóle nie zastanawialiście. Czyli teoretycznie można założyć, jeżeli do przetargu zgłosiłyby się 2 firmy i każda z nich by powiedziała, że nie zrobi tego taniej za 10 milionów, to byśmy musieli za wywózkę śmieci w Grudziądzu płacić 20 milionów. I pan prezydent musiał to przyjąć. Tak jest. Bez zastanowienia. Bez chwili refleksji nad tym, co ile kosztuje. To jest dopiero metoda wspaniała. Widzimy na początku pana wypowiedzi pan zadeklarował, że jest pan przeciwko temu, aby osobom samotnym obniżyć opłatę w skali miesiąca do poziomu 16 zł. Dzisiaj te osoby ponoszą opłatę 28 zł, a uchwała jest tak przygotowana, aby osoby samotne płaciły 16 zł i pan zadeklarował, że jest przeciwny temu. Mnie też wydaje się, ale podkreślam słowo, wydaje się, na podstawie danych, które gdzieś można znaleźć w Polsce, że być może stawki w Grudziądzu są za wysokie. Ale nie mogę powiedzieć, tak jak pan Kosiński, bo bym prosił pana Kosińskiego, że jeżeli zarzuca miastu, że miasto niesolidnie skalkulowało i dlatego wyszło tyle i tyle, to ja bym prosił, żeby przedstawić tą kalkulację, gdzie według pana Kosińskiego, tak radnego Kosińskiego, ta kalkulacja zamyka się w kwocie 7-8 zł. Bo ja rozumiem, że to jest chyba wyliczone. Jeżeli jest podana konkretna wartość 7-8 zł, to ktoś to policzy. Czy pan takimi obliczeniami dysponuje, czy może przedstawić Radzie takie obliczenia? Ja bym bardzo prosił, żeby pan nie dyskredytował radnego Kosińskiego, bo moim zdaniem jest to jeden z najbardziej zaangażowanych radnych w sprawę miasta i sprawę mieszkańców Grudziądza, więc prosiłbym trochę delikatniej w tej kwestii, bo to chyba nie było w porządku, by tak się wypowiedzieć o pracy radnego Kosińskiego. Nie zgadzamy się, proszę państwa, z podwyżką, którą państwo proponują, a takie są fakty. Proponujecie podwyżkę dla pozostałej grupy z 28 na 31 zł. I to jest podwyżka, proszę państwa, dla wszystkich pozostałych mieszkańców Grudziądza, mimo że wcześniej obniżyliśmy stawkę za wywóz śmieci do 28. Mówię oczywiście o śmieciach segregowanych. Nie jest tak, że my, proszę państwa, nie weryfikujemy tego wszystkiego, co prezydent Sikora do nas mówił. Bo prezydent Malinowski nigdy w tej sprawie się nie wypowiedział, więc nie wiemy, jakie jest jego zdanie w tej sprawie. Chociaż chcielibyśmy usłyszeć i jego wypytać o pewne rzeczy. No nigdy nie mieliśmy takiej możliwości i to też pragnę zaakcentować. Natomiast ja, proszę państwa, powiem o jeszcze jednej rzeczy, może tylko przypomnę, tak? Bo ja sobie jeszcze raz to dzisiaj posprawdzałem i przyjrzałem się, jak wyglądały rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o poszczególne sektory. Przypomnę państwu, w pierwszym sektorze rozstrzygnięcia były tańsze o 53%, w drugim sektorze o 38%, w trzecim sektorze o 46%, w
czwartym sektorze 37%, w piątym sektorze o 39%. O ile państwo zmniejszyli cenę, stawkę za wóz śmieci plus ziołka? O ile? Na komisji słyszałem, może się przesłyszałem, 16%. Źle słyszałem? Więc proszę państwa, nie dziwcie się, że my uważamy, że to zostało źle skalkulowane. Że tak naprawdę to nie powinno wyglądać tak. Mało tego, my nawet słyszeliśmy od tej strony, od strony radnej Platformy, że o tyle, ile zostanie zmniejszona stawka, jeżeli chodzi o przetargi, o tyle, ile ona będzie tańsza, to o tyle miasto zejdzie z ceny, jeżeli chodzi o wywóz śmieci w Grudziądzu. Czy tak się stało? Nie. Mówimy o kwocie 16%. Podanie informacji, że te przetargi, które poszły tańsze, od czego? Od jakiej kwoty one poszły tanie? Bo to jest podstawowa informacja. Jak, ale gdzie była planowana? Która podana na ogłoszeniu kopert? Jeszcze raz podkreślę, to są kwoty, które proszę mikrofon prezydent na sesji i według tego się poparliśmy. Jakbyśmy wrócili do protokołów sesji starych, to państwu tak mówiliśmy dokładnie. Mieliśmy firmę zewnętrzną, która w wielu miastach robiona jest, była to firma Refunda z Wrocławia i myśmy mamy te opracowania, od razu mówiliśmy, że w naszej ocenie to są za wysokie stawki, że się z nią nie zgadzamy, tak? I że na, po samym początku, nie znając w ogóle ofert, bo byśmy powinni taką stawkę, jak pan radny Michał Czepek podpowiada, 47 zł, już uchwalić na początku. To właśnie prezydent miasta, nie znając jeszcze ofert zaproponował 36 zł. Ta obniżka, panie radny, dokładnie była, gdyby pan wziął o 47 zł i obniżkę do poziomu 28, to wtedy nam takie jak gdyby wyjdą zniżki, tak? Myśmy przyjęli 36 zł. Od początku państwo radnych informowaliśmy, że jeżeli w wyniku postępowań przetargowych będziemy mieli tańsze oferty, to na dzień dobry, jak szybko będzie to możliwe, dokonamy obniżki kwoty. Tak się stało. Jest to spotkanie, które się odbyło na komisjach w listopadzie lub w grudniu 2015 roku, kiedy były podawane te maksymalne kwoty, które były podane na przetargu, jakie miasto może przeznaczyć na poszczególne sektory. I było to wyliczenie firmy, która przestrzega, że to jest 47 zł do gospodarstwa domowego. Już wtedy zakładano, że taka kwota na pewno nie będzie przyjęta. Ja to pamiętam dokładnie i możecie państwo to sprawdzić w protokołach. A chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan radny Kosiński. Chciałbym, żeby pan miał świadomość, jak bardzo szkodliwe jest to, co pan robi. To, co pan mówi na sesji Rady Miejskiej, to, co pan mówi na konferencjach prasowych i to, co pan mówi w wywiadach dla prasy. Mówi pan, że dublujemy system segregacji śmieci w Grudziądzu, bo ludzie segregują na poziomie producenta, na poziomie mieszkania i że to samo jest robione na wysypisku śmieci w Zagórzewie. Gdyby zechciał pan sięgnąć do ustawy, to wiedziałby pan, że obowiązek segregacji śmieci jest spoczywa na producencie, czyli na mieszkaniach, na gospodarstwach domowych. I stąd konieczność postawienia tych 5 pojemników, a nie dowóz zmieszanych śmieci na wysypisko w Zagórzewie. To po pierwsze. To jest pierwsza rzecz, którą pan wypowiada w sposób szkodliwy dla mieszkańców, bo po pana wypowiedziach ludzie mogą się zasugerować, że to jest bez sensu, że my segregujemy śmieci w mieszkaniach. Jeżeli zaczną to robić, to zaczną płacić wyższe opłaty, bo to jest obowiązek mieszkańca, to segregowanie śmieci. Druga kwestia pojemników. Mówi pan, że system by był dużo niższy, gdyby to miasto kupiło pojemniki. I nie rozumiem tego. Gdyby miasto miało ponieść dodatkowe koszty na zakup pojemników jednorazowo, czy potrafi pan skalkulować, ile kosztuje pojemnik 1KP7? Ten duży pojemnik, kontener, który jest właśnie na blokach. Pan nie ma pojęcia chyba, ile kosztuje takie pojemniki, ile takich pojemników w Grudziądzu jest. Tych pojemników nie trzeba było kupować, nikt ich nie kupował, bo one już były. Nie, były kupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, te małe plastikowe. Dokupione były. Nie wiem, czy pan kiedyś był na wysypisku śmieci w Zagórzewie i pan widział, jaka tam była hałda nieużywanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Był pan chyba na wysypisku śmieci, kiedy była wycieczka objazdowa, kiedy pojechaliśmy z radnymi autobusem zobaczyć, jak wyglądają inwestycje. Widział pan te pojemniki? Wodociągi nie musiało kupować tych pojemników, które tam stały. Natomiast przy pana założeniu miasto w 2013 roku, w pierwszym roku funkcjonowania systemu, musiałoby te pojemniki kupić. A wodociągi nie wiem, co by je zrobiły. Chyba sprzedało na Allegro. Faktycznie rzut kamieni był potworny. Ja myślę, że tak, że powiem tak na wstępie. Pan mówił dużo o szkodliwości. Ja powiem, że największą szkodliwością dla tego kraju, dla tego miasta, to jest dzisiaj Platforma Obywatelska. To jesteście państwo. To jest cała szkodliwość
dla grudziąckiej rzeczywistości, dla polskiej. Szkodliwa jest ta ustawa, szkodliwa jest ta uchwała. To są szkodliwości, bo państwo przerzucacie duże koszty. Chcecie wyciągać ze społeczeństwa pieniądze, robiąc to wszystko byle jak. Podkreślę to i powtórzę, robiąc to wszystko byle jak. Co do kół narodowych pojemników, proszę pana, trochę tych pojemników kupiono albo nie więcej. Chociażby same budynki jednorodzinne. Ja osobiście dostałem 3 takie pojemniki nowe. 3 nowe pojemniki, pachnące. Każdy z tych pojemników kosztował 200 zł. Czyli na moją posesję wydano na zakup pojemników 600 zł. Ile mamy domków jednorodzinnych w skali Gruziądza? 11% z 33 tysięcy gospodarstw. Ile to jest 11%? Powiedzmy skromnie 3 tysiące. Łatwo przeliczyć, jaka to jest kwota. Państwo mówicie o 3% wydatku na zakup pojemników. Oczywiście musicie wierzyć, bo tak powiedział wam zwycięzca przetargu. Tak powiedział wam, że tyle pieniążków wydał. Proszę pana, system jest za drogi. To jeszcze raz powtórzę. Pan wiceprezydent Sikora oczywiście dokonał pewnej manipulacji. Zarzucił mi nieprawdę. Kłamstwo w zasadzie. Ja nie jestem przeciwny obniżonej stawce na jedną osobę. Wręcz odwrotnie. Ja chcę, aby ona była jeszcze niższa. Powtórzę jeszcze raz. Ja chcę, aby była ona jeszcze niższa, bo jest za wysoka. I pan wiceprezydent Sikora manipuluje. Świadomie manipuluje. Nawet używając innych faktów, bo mówi, że koszty składowiska odpadów są wyrzucone do systemu. Ja nie mówiłem o tych kosztach. Ja mówiłem o kosztach selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta, o tym, co państwo teraz realizujecie, nie o tym. Proszę nie mieszać pewnych pojęć i nie zarzucać mi. I jeszcze raz kończę. Szkodliwa dla tego kraju, dla tego miasta, to jest Platforma Obywatelska. Tak realizująca, tak zadania, w taki sposób, tak kalkulująca i cedująca opłaty i wzrosty na mieszkańców. No i tak już bardzo biednych mieszkańców, pogrążonych w wysokich rachunkach, wysokich kosztach leków, to też was minister to robi. Minister zdrowia. Te wysokie koszty leków także ponoszą. Mówimy o śmieci. Mieszkamy w tym samym obwodzie, jeżeli chodzi o powóz śmieci. I to ja dokładam do zakupu pana pojemników, tak? Ponieważ ja płacę opłatę wyższą niż wcześniej płaciłem. Natomiast pan płaci opłatę niższą niż płacił pan przed rewolucją śmieciową. Ja dopłacam i moi sąsiedzi do zakupu pana pojemników śmieciowych. Natomiast jeżeli orientuje się pan, to największe skupisko jest w obwodzie tym ostatnim, które wygrało Bodyczami. Największe skupisko domów jednorodzinnych i właśnie tam tych pojemników najmniej trzeba było dokupić. Komisji nie mogą się dowiedzieć, ile zakupiono pojemników, jakie pieniądze wydano. Nie, pani naczelnika powiedziała, że nie wie. Nie jest w stanie mi odpowiedzieć. To w końcu ja. Dla pewnej grupy radnych informacje są tajne, a dla innych nie. To jest ta rzetelność? To jest Platforma Obywatelska? Bardzo proszę na temat. Ja podobnie jak radny Jan Nogal chciałem zacząć od tego, że ja tak naprawdę to ja nie wiem, czy my mamy system, który da się taniej przeprowadzić. Tak naprawdę nie wiem tego. I tu się zgadzam. Natomiast ja wiem, że taniej pewnie tego nie zrobimy. I tak mam podejrzenia dlaczego. Dlatego, że my ten system konstruujemy w oparciu o sposób myślenia taki, że najpierw zastanówmy się, ile potrzeba nam pieniędzy, a później zastanówmy się, jak te pieniądze ściągnąć z mieszkańców. Jeżeli ja mam, i podkreślam, od przedstawiciela Urzędu Miasta informację, cytuję, żaden urzędnik nie jest zainteresowany oszczędzaniem, tylko realizacją planu wydatków. Podkreślam, to nie jest moja opinia, tylko to jest informacja wprost od przedstawiciela urzędu. To na Boga, czy my wymyślimy 12 milionów, 15 czy 9? My zawsze to zrealizujemy, nigdy nie zrobimy tego tam. Niestety musimy obracać się w ramach puli pieniędzy, które mamy do dyspozycji. Tak, to wynika z prawa zamówień publicznych, to wynika z systemu, jaki jest przyjęty. To nie jest tak, że nam się wydaje, że możemy, że mieszkaniec powinien płacić 6 zł. I zmuśmy firmy do tego, żeby zrobiły taki system, żeby zbierały po 6 zł. Tego nie można zrobić, proszę pokój. Proszę pana, ale to ja nie wiem, to chyba Łukaszenka może zrobić coś takiego, wie pan, na Białorusi, bo my tego nie możemy zrobić. My żyjemy w kraju demokratycznym, panie radny. Bardzo proszę o spokój. My żyjemy w demokracji, nie możemy zmuszać nikogo do niczego.
Wracając do meritum mojej wypowiedzi, chciałbym tutaj powiedzieć na temat tej podwyżki, o której wspominał pan radny Szymański. No niestety, jeśli chcemy komuś ulżyć, tak, a w tym przypadku chcemy ulżyć tym ludziom, którzy mieszkają samotnie. Są to głównie osoby starsze, samotne, żyjące z rent, emerytur, niewielkich, bardzo skromnych. I rodzinom wielodzietnym, tak, tu mój kolega podpowiada. I rodzinom wielodzietnym, gdzie w ich przypadku, tak, w ich przypadku ilość osób w rodzinie nie generuje kolejnych kosztów, jeśli chodzi o obsługę wywozu odpadów. To niestety ktoś musi za to zapłacić. Ja będę oczywiście popierała tą projekt uchwały w takim wniosku, jaki jest ukazana. Z większością mieszkańców Grudziądza, gdzie na początku także zwracam uwagę, że podział na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe jest bardziej wiarygodną sprawą. I osoby, z którymi się kontaktuję, czy to są rodziny wielodzietne, czy zwykłe rodziny, czy osoby, które mieszkają same, wyrażają się opinii pozytywnie, przynajmniej w stosunku do mnie, o tej uchwale. A co tutaj mówić? Jestem nauczycielem i my się uczymy. I tutaj, słuchając uważnie rozważań państwa, właściwie wszyscy jesteśmy za tym, żeby dla naszych mieszkańców Grudziądza było jak najlepiej. Ja mam świadomość, że większość tych rozwiązań pewnie jest nietrafiona. Rozwiązanie z propozycją, żeby to miasto zakupiło pojemniki, w konfrontacji z informacją, że to jest tylko 3% całości kosztów, oczywiście jest nietrafionym rozwiązaniem. Natomiast dopóki mamy postawę taką, widzę szansę na oszczędności, to szukam i wprowadzam jakieś, albo przynajmniej próbuję, mamy na to szansę. Jeżeli mamy postawę taką, widzę jakieś problemy, więc nie wprowadzam zmian, bo nie daj Boże będą problemy, nie mamy na to szansy. Dzisiaj nie słyszałam ani razu ze strony opozycji, czemu ta ustawa, która została wprowadzona w 2013 roku, służy. Tak naprawdę ta ustawa powinna być już dawno wprowadzona, może nawet 20 lat temu. I byśmy byli znacznie dalej i bliżej Europy. Ustawa dotyczy ochrony środowiska i środowisko to jesteśmy my. Cały czas słyszeliśmy w ubiegłym roku, że kanapy tapczane w lesie, że jeden drugiemu podrzuca śmieci, a w ogóle to najlepiej są dzikie wysypiska śmieci. O tym cały czas była mowa. I nagle dzisiaj skupiamy się na tym, czy 7 zł, bo tak, taka padła propozycja na ostatniej sesji radnego Kosińskiego, że 7 zł, dzisiaj już słyszę, że 8 zł, może za miesiąc, dwa, byłaby ta złotówka jeszcze wyżej. Zastanawiam się, gdzie jest problem. O czym my w ogóle rozmawiamy? Fajnie, że dyskutujemy o tej ustawie, o naszych uchwałach, ale my nic konstruktywnego nie wnosimy. Jakimiś drobnymi kroczkami przesuwamy się naprzód. W tej chwili chcemy troszeczkę ulżyć tym pojedynczym osobom w Grudziądzu. Ja gratuluję pani radnej Ogonowskiej, że miała jakieś pozytywne głosy, bo ja do tej pory, tak jak miałem głosy negatywne od pojedynczych, tak teraz mam negatywne głosy od osób, które są w rodzinach dwuosobowych, trzyosobowych. Także nigdy nie będzie takiej sytuacji, żebyśmy mogli to zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Cieszę się, że tutaj chociażby pani radna Ogonowska ma jakieś pozytywne akcenty, bo akurat do mnie nie trafiają. Ale w czym jest problem? Panie prezydencie, mam do pana ogromną prośbę, myślę, że w imieniu rady. Jeżeli mamy te koszty zbijać w dół, a przez to będzie niższa ta cena jednostkowa, to bardzo bym pana prosił, żeby po tym pół roku realizacji tej uchwały powstało w Urzędzie Miasta porządne opracowanie. Nie jedna, dwie, trzy tabelki, tylko porządne opracowanie z realizacji tego za pół roku 2013 roku. Przeciwwskazania, by takie opracowanie powstało? Jest wola państwa radnych, aby tak w detalach, jak to wymienił pan radny Nogal, przedstawić państwu, bo to, co państwu przekazywaliśmy systematycznie, było
powiedzmy w poszczególnych działach ogólnych, kwoty i co do czego, jakby było przypisane, nie ma najmniejszych przeciwwskazań, aby zejść do poziomu tych poszczególnych szczegółów i Państwu radnym tego typu sprawozdanie przedstawić. Ale chciałam powiedzieć tak, że tak jak tu część, a szczególnie opozycja mówi za drogo, no faktycznie jest za drogo i co, można by było jeszcze zmniejszyć oczywiście od pewności. Ale co my mamy za możliwości? Żadne, ponieważ te 11700, które po prostu było jakby do przetargu przygotowana ta kwota przetargu i przeszła, to jest właśnie jedyny problem, gdzie po prostu dalej manewru nie możemy zrobić. Cały czas się obracamy w tych kwotach 11700 i to jest naprawdę, dla nas to jest niesamowita sprawa, bo no mówię, jesteśmy za zmniejszeniem, a tu nie mamy żadnego manewru. I trudno jest po prostu nawet mieszkańcom wytłumaczyć, bo to, że teraz jednoosobowe gospodarstwa będą płacić mniej, oczywiście to dla nich jest już jakaś ulga. Ale dalej po prostu, no wiadomo, że będą płacić troszkę więcej. No wiadomo, że nie dużo, ale jednak będą płacić więcej. A cały czas się opierają o innych miastach, że inne miasta płacą mniej, a ludziom mógłby też coś zrobić, a nie robi tego. I ja mówię, myślę cały czas, że ta kwota, która była do przetargu przedstawiona, te 11700, była rzeczywiście takim nietrafioną kwotą i no niestety, ale tak. Bo nic nie możemy zrobić, ponieważ cały czas musimy... Ale dlaczego po prostu nie można było zejść niżej? Można było zejść niżej. Ja nie chcę tutaj pogłębiać, załóżmy, dyskusji takiej, która by nie prowadziła do rozstrzygnięcia. Wiadomo, że mieszkańcy tutaj, już moja poprzedniczka mówiła, natomiast ja zawsze jestem za tym, że właściwa informacja na czasie to pół roboty. Mamy media, mamy gazety nasze i informujmy. Informujmy nawet o drobnych szczegółach naszych mieszkańców, ze względu na to, że my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Oświadczenie w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość tutaj Gruziąca. Naszym działaniem do końca kadencji będziemy prowokowali wszelkie decyzje, aby te stawki obniżyć do granic realności. Jeżeli to się nie uda, to inne stawki, zdecydowanie niższe, będą przedmiotem naszego programu wyborczego w wyborach samorządowych pod koniec roku. I końcowy element oświadczenia to taki, że na wniosek pana przewodniczącego nie będę głosował przeciwko tej uchwale, także wstrzymam się. Dziękuję. 21 rad, 20 staram się za przyjęciem projektu uchwały. Wstrzymał. 7 radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta.